wiadomo, że oczy chcą, a nogi już nie ciągną, ale mamy, jak powiedzieć, inne sposoby na to, żeby po prostu rozpracować przeciwnika. Oldboye Lecha Poznań mają swoje sposoby na wygrywanie meczów w Pucharze Polski na szczeblu okręgu. W trzeciej rundzie Lechici pokonali KS Gaj Wielki 12-1, a hat-trykiem popisał się Jacek Dębiński. W następnym starciu ekipa Oldboyów Kolejorza zmierzy się z GKS-em Goleńczewo. Przeciwnik będzie troszeczkę lepiej przygotowany fizycznie i technicznie, i boiskowo, to będziemy mieli na pewno troszkę problemów. GKS to zespół, który występuje na poziomie A-klasy. W lidze zajmuje 10 miejsce, a w ostatnim spotkaniu przegrał z Rokitą Rokietnica 1-4. Jarosław Araszkiewicz z poznańskich Oldboyów w meczu o punkty ostatni raz zagrał 10 lat temu. To jednak nie przeszkadza legendzie Kolejorza, aby grać jak równy z równym z dużo młodszymi rywalami. Wiadomo, że już człowiek ponad 20 lat grał w piłkę i przychodzi taki moment, że trzeba sobie powiedzieć dosyć, dziękuję. Cóż nastąpiło? Chyba minęło nawet 10 lat chyba od mojego, jakby powiedzieć, ostatniego występu przy Bułgarskiej, ale czas szybko leci. Mecz w ramach czwartej rundy Pucharu Polski pomiędzy Lechem Poznań a GKS-em Goleńczewo odbędzie się na bocznym boisku przy ulicy Bułgarskiej w czwartek o godzinie 16:30. Retransmisja tego spotkania w piątek wieczorem na antenie telewizji WTK.